Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Moi drodzy, będzie nowy update do Forzy, który wprowadzi szereg nowości. Posłuchajcie. To są ziomeczki od Donut Media. Oni są odpowiedzialni za tworzenie też, znaczy nie konkretnie oni, ale oni są w Donut Media, a Donut Media odpowiada za bodykity Rocket Bunny, z tego co wiem. Więc z nimi tutaj była krótka rozmowa. No i tutaj mamy Firebirda, samochód, który będziemy mogli tunigować, ale co najważniejsze, podczas gdy będziemy robić Horizon Story, będzie taka nowa historia do robienia, wiesz, taka jakby kariera, to będzie można w trakcie wykonywania tego tunigować samochód. Nie wiem dlaczego, tutaj jest Add AWD Drivetrain Rayleigh Springs, okej, okay, tu będzie trzeba przerobić tego Firebirda w pewnym momencie na jakąś tam rajdówkę i tutaj jest niby to wytłumaczone, dlaczego tak musimy zrobić i tak dalej, nie? Wiesz, fajne by to było, gdyby to pojawiło się na początku, jakby od premiery gry, no nie? Bo tak gracze, co? Już wiedzą, jak mają tuningować, no nie? Znaczy fajna jest to nowość, ale wydaje mi się, że nie wszędzie będzie można tuningować samochód. Nie w każdym miejscu, tak? Tuning taki, dostosowanie mogliśmy robić już wcześniej, ale chodzi o to, że teraz będziemy mogli w niektórych sytuacjach sobie dodawać też części podczas jazdy, nie? W grze dowolnej. Ale wydaje mi się, że to będzie tylko i wyłącznie podczas story, tak? Bo tutaj widzimy, że mamy jakiś czas, ja mam trochę kamerką przysłaniem, ale tu się odlicza jakiś czas, tam mamy jakiś cel, gdzie trzeba dojechać. Tutaj mamy tą tablicę donut, tu mamy jakieś rzeczy pododawane i tu mamy jakieś osiągnięcia. Tak, że mamy osiągnięty upgrade target, okej. Okay. Więc to pewnie będzie do tego, no nie? Nie będzie można chyba w jeździe dowolnej sobie tuningować samochodów. Więc goście tutaj opowiadali, ja obejrzałem już to całe, ale to nie ma sensu, bo oni tutaj, no, gadają mało istotne rzeczy, żeby nie powiedzieć głupoty. Ale ten fajnie gościu opowiadał o tym, jak oni te samochody przygotowywali do Forzy i... Wiecie co, ja mam takie obawy, bo tych bodykitów jest sporo, 26 chyba łącznie. Na pewno ponad 20 tych bodykitów łącznie będzie dodanych do Forzy, nowych, nie? Ale wydaje mi się, że część z tych bodykitów będzie z poprzednich części Forzy, czyli z czwórki i z trójki na przykład. Widziałem już na przykład, że pojawi się do Mazdy RX-7, oni tu chyba nawet w którymś momencie pokazują tą RX-7. Pojawi się bodykit z tym takim dziwnym przodem, już on tu pokazuje. W którym to było momencie. Tutaj mamy to. Tutaj zaraz przejdziemy do samochodów nowych, starych. O, tutaj jest. To jest Rocket Bunny Bodykit. I tutaj mamy dwa presety tego bodykitu. To znaczy, do Mazdy RX-7 już mieliśmy wcześniej inne body i one są zajebiste. Ja sobie zrobiłem Mazdę do driftu z tym bodykitem i naprawdę jest to super auto. Ale to już znamy, to chyba było w czwórce, no nie? Ten body. To nie jest nic nowego. Tak, GTR. Tak, z tego starego GTR-a. Tak, tak. Nie pokazali tutaj wszystkich bodykitów. Tutaj są jakieś rzeczy od graczy, to nas tam nie obchodzi. Nas interesują nowe rzeczy. I tutaj też są jakieś, widzę, że zawody. Oni też organizują jakieś zawody. Wiecie co, ja się... Oh my god, 1%, what? Zabrali nam nazwę klubu? No nie, niedobrze. Dobra, chodźmy sobie jeszcze tutaj, bo tu były ciekawe rzeczy w playlistach festiwalowych. Więc przejdźmy sobie tu. Tu będzie do zdobycia nowe auto w playliście. Tu mamy taką ogólną. Chyba podczas lata. Chodzi o to auto tutaj. To będzie zmodyfikowane auto, które już mamy w grze, z tym, że z tym takim chyba bodykitem dodatkowym i jeszcze ono jakoś... Nie, czekaj. Będzie z bodykitem, ono jest mocno zmodyfikowane, na tyle zmodyfikowane, że to będzie chyba zupełnie oddzielny samochód. Nie będzie można sobie tego standardowego zupgrade'ować do tej wersji. Tu mówili jeszcze coś o tych playlistach, ale to jest mało istotne, tam chyba nie było ani ciekawych nowości, ani ciekawych rzeczy dla nas. Tutaj jest ten samochód, o. Tutaj ja w ogóle bardzo lubię tego ziomeczka, bo on widać, że się zna na tych autach, jak coś opowiada, to naprawdę miło go posłuchać. Mówił o tylnym zawieszeniu w tym samochodzie, że jest specyficzny i samochód może podbijać, że to niby wszystko po to, żeby ta przednia oś miała jak największą przyczepność, tak to zrozumiałem. Mega. Także ten samochód, on już jest w grze, ale widzicie, że tu ma jakiś bodykit, tam ma jeszcze pozmieniane bebechy,
cechy i tak dalej, jest taka zrobiona typowa torówka, no nie? No i z takich nowych samochodów to niestety tyle. Ten samochód będzie takim nowym. Nie ma info w tym całym półtora godzinnym przekazie, nie ma info o jakichś innych nowych samochodach. Jedynie co to powrócą te, które już znamy z Forza Horizon 4. Te dwa samochody w czwórce były, więc to nie jest dla nas nic istotnego. Zresztą podczas premiery gry spodziewaliśmy się już tego, nie? Że to powróci, że powrócą te samochody. No i nie pokazali też w większości bodykitów. Mam nadzieję, że chociaż będą jakieś nowe, że nie powrócą wszystkie z poprzednich części, nie? Tak, dokładnie, nowym, no. Nowym w cudzysłowie. No, ale chyba... Znaczy, oni się skupili bardzo na tym Horizon Story, które jest zorientowane wokół tego Donut Media, czyli tej marki, która tworzy bodykity Rocket Bunny, ale poza tym... mam nadzieję, że po prostu będzie więcej nowości, niż to wynika z tego całego przekazu od nich, nie? Bo nic tutaj ciekawego nie znalazłem dodatkowo dla nas, nie? Jeszcze będzie pewnie epizod Let's Go za tydzień, czyli w czwartek, będziemy musieli sobie to obejrzeć i tam powiedzą coś więcej, bo tutaj po prostu rozmawiali z twórcami tego Donut Media i jak będzie za tydzień Let's Go, to wtedy więcej się dowiemy, ale póki co to jest takie, no jest bo jest, nie? Podczas wywiadu z Donut Media Playground Games zdradził także, że będzie w grze ray tracing, ale nie tak jak dotychczas to było podczas Forza Vista, czyli podczas przeglądania tego samochodu naszego w garażu, tylko będzie ray tracing podczas jazdy, także będziemy musieli sobie to koniecznie przetestować, moi drodzy. Jak to będzie wyglądać, jak to będzie działać, na pewno podniesie wygląd grafiki na PC-tach o poziom wyżej, zwłaszcza, że ten update jest tylko i wyłącznie na PC-ty. Pojawiła się też bardzo ciekawa wzmianka na temat nowego DLC do Forzy Horizon 5, moi drodzy, czyli to DLC, które nastąpi po Hot Wheelsach, czyli po tym rozszerzeniu mapowym Hot Wheels, wiecie, po tej wielkiej platformie, która gdzieś tam fruwa sobie w niebie. Już chyba zresztą każdy zapomniał od Hot Wheels i gra na normalnej mapce. W każdym razie nowa aktualizacja, nowy update, nowa mapa ma się pojawić na początku, czy w pierwszym kwartale 2023 roku. Także w ciągu następnych 5-6 miesięcy myślę, że możemy się spodziewać nowej aktualizacji, nowego DLC, rozszerzenia mapowego do Forza Horizon 5. Co wy na to. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zostawcie łapę w górę oraz suba. Trzymajcie się. Na razie. Hej.